Witam Państwa. Zakończyło się właśnie śniadanie robocze z udziałem pana prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska oraz premiera Królestwa Szwecji, pana Fredrika Reinfeldta. Panowie premierzy przekażą Państwu oświadczenia, a następnie będą mogli odpowiedzieć na dwa krótkie pytania. Jako pierwszy głos zabierze gospodarz dzisiejszego spotkania, pan premier Tusk. Panie premierze. Dziękuję bardzo, szanowni Państwo. Szanowny panie premierze, drogi Fryderyku, jesteśmy po rozmowie na temat najbliższych kilku miesięcy w Europie. Naszą wspólną troską jest dobra polska prezydencja, ponieważ niektóre z priorytetów polskiej prezydencji byłyby także, jak sądzę, priorytetami szwedzkiej prezydencji, gdyby w tej chwili miała miejsce. Mówimy tu przede wszystkim o losach, pozytywnych losach wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest Partnerstwo Wschodnie. Chciałem bardzo podziękować za to, co do tej pory wspólnie udało się zrobić. Wszyscy pamiętamy, że kluczowe dla powodzenia tego przedsięwzięcia była współpraca Szwecji i Polski i tak jest również dzisiaj. Za to chciałem podziękować, ponieważ jest to współpraca, jest to bardzo mocne wsparcie obu krajów dla przyszłości milionów ludzi, którzy czują się Europejczykami i potrzebują takiej jasnej perspektywy, a dzięki współpracy szwedzko-polskiej ta perspektywa rzeczywiście staje się dużo bardziej realna dla państw, które są objęte Partnerstwem Wschodnim. Oba państwa mają tutaj podobny pogląd, a więc ewentualny przegląd polityki Schengen wymagałby działań ostrożnych i poważnego namysłu. Zdaniem Polski wolność przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej jest wielkim darem. My Polacy wyjątkowo wysoko cenimy sobie tę cechę Unii Europejskiej, jaką jest swoboda przemieszczania się obywateli między państwami, które spełniają kryteria Schengen i dlatego cieszę się, że tutaj odnaleźliśmy wspólny język. To, co jest najmocniejszym wspólnym punktem między Szwecją a Polską w przeddzień naszej prezydencji, to stawka na wspólny rynek, na to, co jest szansą dla wzrostu, dla większej konkurencyjności Unii Europejskiej, dla rozwoju gospodarczego. Wszyscy mamy w naszych narodowych agendach, ale także w europejskiej agendzie na pierwszych miejscach te cele, powiedziałbym, prospołeczne. Skoro chcemy większej ilości miejsc pracy, skoro chcemy, żeby ludzie więcej zarabiali, skoro chcemy, żeby gospodarka się rozwijała, to musimy postawić na praktyczne narzędzia, na praktyczne sposoby, dzięki którym możemy dojść do tych celów wzrostowych. I dlatego dziękuję za to jednoznaczne wsparcie polskiego priorytetu, jakim jest jednolity rynek, a więc uczynienie z Unii Europejskiej obszaru, gdzie te swobody gospodarcze, równe reguły gry, w tym dotyczące tak zwanego e-commerce, czy no, handlu i działalności gospodarczej przy pomocy internetu, także tej praktyki dotyczącej usług i wielu innych aktów prawnych i decyzji, które przywrócą nam wiarę, ale też zbudują fakty w tym obszarze wspólnego, jednolitego rynku europejskiego. Chciałem też podziękować panu premierowi za taką typową dla Szwecji, dla pana premiera osobiście wrażliwość też na kwestię Białorusi. Poinformowałem o sytuacji na Białorusi, ale także o losach naszego polskiego i białoruskiego równocześnie dziennikarza i usłyszałem słowa takiej serdecznej solidarności. Tutaj na Szwecji zawsze mogliśmy liczyć i na wsparcie w tych trudnych kwestiach i za to też chciałem serdecznie panu premierowi podziękować. Eurokrotakia, statsminister Tusk, väldigt bra samtal idag. Donald och jag har arbetat tillsammans i den europeiska politiken i många år och känner varandra väl och har väldigt ofta likartade utgångspunkter i syn på Europas utmaningar. Vi har ju väldigt varma bilaterala relationer mellan vårt land. Vi hade statsbesök som genomfördes i början av maj och en ny samarbetsdeklaration som undertecknades och som vi naturligtvis kommer jobba väldigt mycket med. Vi har väldigt många polacker som
kommer till Sverige, som arbetar väldigt hårt och hjälper till på alla möjliga sätt i vårt land. Men vi har också en hel del svenskar som finns i Polen. Jag fick bland annat en uppgift om att vi har nära 900 som studerar medicin här i Polen, som har blivit allt populärare. Så att nära grannländer med mycket kontakt. Vi har också två europeiska länder som gör ett exempel på en tillväxtkorridor i norra Europa som ju avviker rätt mycket från hur det ser ut i södra Europa. Jag är övertygad om att kommande ordförandeskapet kommer präglas väldigt mycket av krishantering och situationen i södra Europa. Det har flera ordförandeskap i rad fått hantera inom Europeiska unionen. Men det är viktigt att också svara på frågan, hur ska vi säkerställa tillväxt och att våra ekonomier växer framöver? Och här menar jag att Polen och Sverige utgör intressanta exempel på hur man bör agera och dessutom hur vi bör samarbeta framåt. Vi är två länder som betonar mycket öppenhet. Öppenhet när det gäller den inre marknaden, när det gäller rörlighet med EU eller till och med medlemskap. Och Östliga partnerskapet är ett typexempel, tycker jag, på hur detta kan också byggas upp med olika takt och tempo beroende lite på hur ländernas utgångspunkter ser ut. Länder som har kommit längre, men också länder som har långt kvar, som Vitryssland. Men där är det ändå viktigt att vi har mjuka, positiva påtryckningsmedel för att föra det i rätt riktning. Jag är övertygad om att polskt ordförandeskap innebär att den här öppenheten värnas i ett Europa där det inte är alldeles givet i alla delar idag. Och där kommer Sverige vara en konstruktiv och bidragande kraft för att hjälpa det polska ordförandeskapet att nå framgång i de här viktiga frågorna. Konstruktywnie pomagać Polsce w przeprowadzaniu prezydencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panowie premierzy, mamy czas na dwa krótkie pytania. Karolina Chytrek-Prosiecka, TVN, CNBC. Chciałabym zapytać o sprawę dotyczące finansów unijnych. Panie premierze, ukazało się w nieoficjalnych źródłach projekty założeń do podatku bankowego. Czy może pan potwierdzić, że on zostanie rzeczywiście przyjęty w tej kadencji? I prosiłabym także pana premiera o podzielenie się doświadczeniami w państwa kraju, jeśli chodzi o podatek bankowy. I drugie, czy są z tym związane jakieś ryzyka? I drugie pytanie to, czy nie obawiacie się panowie, że Polska, przede wszystkim premier, pan premier Tusk, czy Polska będzie tym krajem, który w związku z problemami strefy euro może sporo stracić na perspektywie 2020? Dziękuję. O podatku bankowym to może pan premier? Alltså det pratas väldigt mycket om beskattning av banker. Jag antar att frågeställaren menar den transaktionsskatt som har nämnts i olika europeiska dokument som vi är mycket tveksamma till från svensk sida. Det är ett av de få länder som har nämligen försökt att införa en transaktionsskatt på kapitalrörelser. Det gjorde att transaktionerna flyttade från Sverige och att skatten gav väldigt lite intäkter. Och i en värld där det finns fortsatt miljö för kapitalet att vara obeskattat eller lågt beskattat, så kommer det att fly bort från de som försöker ta ut högre skatter. Det är vår uppfattning. Sen ska dock sägas att det där är en del av en diskussion, hur ska jag säga finansiera EUs framtida åtaganden. Och det har vi diskuterat också idag. Vi är ju mycket försiktiga med att bygga ut EUs åtaganden. Dels så är ju Europa i djup ekonomisk kris i många länder. Dels så tycker vi att det är mer naturligt att börja reformera de resurser som redan finns inom EUs system. Framförallt tycker vi att jordbrukspolitiken är ineffektiv och att en hel del av sammanhållningspolitiken riktas för mycket till mer rika, längre utvecklade länder i västra Europa jämfört med en del av de nya medlemsländer som har kommit till. Här kan möjligen finnas en samsyn, men vi ska samtidigt understryka att just det här med budgetfrågor och hur det ska finansieras, det är bland det svåraste vi har att hantera om Europeiska unionen. Det kommer säkert påbörjas under polskt ordförandeskap, men säkert också fortsätta våren därefter. Jeśli chodzi o podatek od transakcji finansowych czy podatek bankowy, rozróżnijmy dwie kwestie. Pierwsza jest, dotyczy pewnych rozwiązań krajowych. W niektórych krajach pojawiły się tego typu projekty albo nawet fakty. My w Polsce pracujemy nad wersją, powiedziałbym, soft. Jak państwo pamiętacie, to jest ta propozycja, aby ewentualnie zwiększać możliwości funduszu, który dawałby więcej gwarancji bezpieczeństwa dla banków i lokat w bankach. A nie myślimy tutaj o podatku, który łupiłby banki czy
obciążałby transakcje finansowe jakimś dodatkowym, mocnym podatkiem, bo zakładamy, że Polska z wielu względów staje się coraz bardziej interesująca także jako centrum transakcji finansowych i nie chcielibyśmy psuć tego dobrego wrażenia, jakie Polska w tej chwili sprawia także w tej dziedzinie życia. Natomiast pomysły, aby wprowadzić ogólnoeuropejskie podatki, czy to od lotów samolotowych, czy od transakcji finansowych, my jesteśmy ostrożni. Znaczy, Polska nie jest tutaj liderem tego tematu, tak bym powiedział. Nie chcemy i na pewno nasza prezydencja nie będzie się temu poświęcała takiego priorytetowego znaczenia, tym bardziej, że dla wielu krajów kwestie dodatkowych obciążeń podatkowych o wymiarze ogólnoeuropejskim stanowią temat niezwykle drażliwy. Wydaje się, że dzisiaj to ma swoje, czy może mieć swoje walory polityczne dla niektórych państw, ale wydaje się, że dyskusja o dodatkowych podatkach to nie jest dyskusja, która prowadziłaby Europę do rozwiązania najpoważniejszego problemu, jakim jest kryzys finansowy i dlatego podchodzimy do tego z odrobiną sceptycyzmu. Co do naszej wymiany zdań na temat wieloletnich ram finansowych, a więc tego budżetu, wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, za dobrze się znamy i za bardzo się przyjaźnimy, żebyśmy musieli w czasie naszych spotkań udawać, że nie ma różnicy zdań między Szwecją a Polską, jeśli chodzi o pogląd na budżet, ale obaj uznaliśmy, że to, co byłoby najgroźniejsze w dyskusji o budżecie europejskim, to byłaby hipokryzja pomiędzy partnerami. Takie mówienie nie szczere czy nie serio, bo przecież musimy znaleźć rozwiązanie. To nie będzie zadanie dla polskiej prezydencji. Mówię o finale dyskusji na temat budżetu. Wszyscy spodziewamy się, że to będzie rok 2012 i raczej koniec roku 2012, ale przygotowujemy pewne argumenty na rzecz różnych punktów widzenia. Szwecja jest płatnikiem netto, Polska jest biorcą, jeśli chodzi o niektóre środki, największym w Europie i dlatego różnica interesów jest tutaj dość wyraźna. Natomiast potrafimy o tym rozmawiać bardzo otwarcie i mam wrażenie, że na przykład rozmowa o polityce spójności rozumiane jako jedno z podstawowych narzędzi wzrostu, przynajmniej w niektórych częściach Europy, że pozwoliła nam zrozumieć lepiej swoje stanowisko. Tak bym to ostrożnie powiedział, bez dalej idących sformułowań, ale wydaje się, że płatnicy netto i biorcy mogą znaleźć kompromisowe rozwiązanie, które nie będzie polegało na tym, że budżet jest większy, mało oszczędny, ale którego kosztem wcale nie musi być jakieś radykalne uszczuplanie tych polityk, a taką jest polityka spójności, które sprzyjają wzrostowi. I oczywiście mam jeszcze sporo czasu, żeby się zbliżać. Mam nadzieję, że nie będziemy się oddalać w tej dyskusji na temat wieloletnich ram finansowych. Mamy czas na jeszcze jedno pytanie. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Co w tej kadencji?